wszystkim, ja mam na imię Mateusz i ostatnio na Facebooku bombarduje mnie reklama pewnej psiej karmy, która nazywa się Moja Miska. I postanowiłem nagrać filmik i przetestować, o co tutaj chodzi. Wchodzimy na stronę www.mojamiska.pl. Karma przygotowana indywidualnie dla Twojego psa. To już samo w sobie brzmi bardzo ciekawie. Od 30 zł za 2 kg. No cena taka średnia. Jak to działa? Wykorzystując wiedzę na temat właściwego żywienia psów oraz doświadczenia weterynaryjne specjalistów, opracowaliśmy innowacyjny sposób dopasowania odpowiedniego rodzaju karm do indywidualnych potrzeb Twojego psa. W zależności od rasy, wieku, wagi, ewentualnych problemów zdrowotnych i preferencji smakowych, przygotujemy dla niego indywidualnie dobraną suchą karmę o wysokiej jakości. Opowiedz nam o swoim pupilu, odpowiadając na kilka krótkich pytań, a my zajmiemy się resztą. Pomysł jest bardzo ciekawy. Pierwszy raz w ogóle słyszę o czymś takim jak spersonalizowana karma. Wypróbujemy. Opowiedz nam o Twoim psie. Stwórz darmowy profil Twojego psa. Wpisz jego imię. Tony. Lecimy dalej. Jakiej rasy jest Tony? Każda rasa ma inne wymagania żywieniowe, między innymi z uwagi na większą podatność na niektóre schorzenia i zapotrzebowania na składniki odżywcze. Prawda. Ok, mój pies to husky syberyjski. Dalej. W jakim wieku jest Tony? W maju będzie miał 2 lata. Już nie będę się rozdrabniał na miesiące. Jest to pies. Czy Tony jest po sterylizacji kastracji? Nie, ale niedługo będzie. Ile waży? Ostatnio się ważyliśmy. Ja przytyłem 2 kilo, a on waży cały czas tyle samo. 28 kg. Która z grafik najlepiej oddaje to, jak wygląda Tony? Sylwetka idealna oczywiście, żebra, kręgi, inne kości niewidoczne, choć łatwo wyczuwalne. Niewielka warstwa tkanki tłuszczowej, dokładnie jakbym normalnie widział swojego psa. Opowiedz nam o Twoim psie. Jak bardzo aktywny psem jest Tony? Pies bardzo aktywny, Twój pies uwielbia zabawy na świeżym powietrzu, prawda? Codzienne spacery trwają co najmniej 2 godziny, prawda? Kilka razy w tygodniu zapewniasz mu intensywną dawkę ruchu. Zgadza się. Czy Tony ma jakieś problemy zdrowotne? Brzydki zapach z jamy ustnej, problemy trawienne, problemy z wątrobą, problem ze skórą, problemy ze stawami, problemy ze wzrokiem, słaby system odpornościowy. Nie ma problemu... O, wyłączyłem. Nie ma problemu z uszami, a szkoda, bo jak go wołam, a jesteśmy na dworze, to w ogóle nie słucha. Ale zaznaczymy brzydki zapach z jamy ustnej, bo jestem bardzo ciekawy, co dodają do karmy, żeby ten zapach zniwelować. Zaznacz, czego Tony nie może jeść, na przykład z powodu alergii, chorób czy po prostu niestrawności. Mój pies zupełnie nie toleruje ryżu. Każdą karmę z ryżem, po każdej karmie z ryżem dostaje biegunki, co jest rzadkie dosyć, bo ryż raczej jest bardzo przyswajalny przez psy. No i dobra, zaznaczamy ryż. Zaznaczymy sobie jeszcze zboża, bo ostatnio karmy bezzbożowe są bardzo modne. I zobaczymy, co tam ciekawego wybiorą. Myśli. Wybierz smak karmy. Weźmiemy indyk. Indyk jest bardzo dobrym, bardzo dobrze przyswajalnym białkiem. Ok. Dobra. Możesz nam przesłać zdjęcie Twojego psa, a my umieścimy je na opakowaniu karmy. Wow, to jest super. Podoba mi się to, ciekawy pomysł. Jeżeli to możliwe, postaraj się wybrać takie zdjęcie, na którym Twój psiak jest mniej więcej w centrum. No dobra. Nasz algorytm dobiera składniki Twojej karmy.
niech kucharz coś tam wygotuje ciekawego. Dobra, Tony, moja miska z indykiem. Waga opakowania 2 kg, 50 zł. No to taka standardowa cena. Ile kosztuje 12? 210 zł, 211 zł za 12 kg. Jeżeli ta karma faktycznie jest bezzbożowa, to cena jest jak najbardziej standardowa. Szału nie ma, bez rewelacji. Proponowana dzienna porcja 450 gram, to jest dosyć dużo. Tak mi się wydaje, chociaż mój pies jest bardzo aktywny, to myślę, że tak może oscylować koło takiej dawki. Ja aktualnie karmię swojego psa i my mamy tam dzienną dawkę koło 350 gram. To jest 100 gram mniej, a co za tym idzie, worek taki 15-kilowy może mi starczyć na dłużej. Dobra, sprawdźmy skład karmy. Wielkość i granulki nawet są podane, fajnie, duży plus skład. Indyk 50%, w tym 28% świeżo przygotowanego indyka, 20% suszonego indyka i 20% wywaru z indyka. Bataty 26%, groszek, ziemniaki 6%, pulpa buraczana, siemię lniane, suplement omega-3, witaminy, minerały, wywar z warzyw, żurawina, fruktooligosacharydy, mannooligosacharydy, cokolwiek to jest, witaminy, dodatki, niedodatki, białko surowe 26%. No dobra, czyli wiemy, że zboża zamienili batatami, groszek i ziemniaki. Indyk 50%. Tak naprawdę to jest spoko opcja. Fajnie, że 50%. Nie jest to jakoś bardzo dużo w porównaniu do takich karm super premium. W tym 28% świeżo przygotowanego indyka. Tak naprawdę przy tym świeżym przygotowanym indyku tego mięsa i tego indyka jest później trochę mniej, bo on traci wodę. I tu też pojawia się pytanie, co oni dodają z tego indyka do karmy, tak? Czy to są kości, podroby, czy to jest samo mięso? Też jestem bardzo tego ciekawy, ale wydaje mi się, że to jest tak standardowo, czyli tam jest mięso, podroby, skóra. Nie ma na przykład pazurów, piór i tak dalej. No dobra, co tu jeszcze mamy? A możemy sobie zmienić w razie czego smak karmy i zmienić zdjęcie psa. Dodamy zdjęcie psiaka. Zobaczymy, czy będę mógł. Nic się nie dzieje, myśli. Bo tu też nic nie mogę. Dobra, sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa. No dobra, ale aha, okej. Tutaj znalazłem. Dodamy to zdjęcie, bo bardzo mi się podoba. Pięknie. Idealnie pasuje. Ha, fantastycznie. Okej. To już zrobił. Zrobi to pewnie tak samo. Miska z indykiem, jasne. Zamówimy sobie 2 kilo i później spróbujemy, którą karmę Tony będzie wolał, czy tą aktualną, czy moją miskę. Dodaj do koszyka. O, naliczył nam się ten rabat, fajnie. Paczkomatem sobie wyślemy i miarka klips. O, fajnie, że dają klipsy do karmy, do worka z miarką. Dobra, za 10 zł. Kopyta wołowe, racica dzika. Dobra.
za 10 zł. 60 zł nam to wyszło. Wszystko przeniesiemy się do paczkomatu. No dobra, zobaczymy, kiedy to dojdzie i porównamy ze starą karmą. Sam pomysł jest jak najbardziej na plus. Bardzo dużo tym wygrywają, że osoba może sobie sama dobrać mięso do karmy i wybrać, czy karma ma być zbożowa, czy bezzbożowa. Ta personalizacja z tą ankietą naprawdę to jest bardzo dobry pomysł. Cenowo, bez szału, tak jak mówiłem, w normie, jeżeli chodzi o takie karmy premium. Jak jesteście zainteresowani i chcecie zmienić dotychczasową karmę, albo nie wiem, macie szczeniaka i szukacie swojej karmy, możecie sobie wypróbować. Zobaczymy, co będzie, jak dojdzie ta karma. Dobra, dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się niedługo.